Krzysztof Krawczyk Lewandowski. Jest coś takiego, serio. 2 tygodnie to ma. Lewandowski gol dla Polski. Jedziemy. Nasza drużyna, polska drużyna, rusza do boju, by wygrać mecz. Nasza drużyna, polska drużyna, a na jej czele Robert jest. Lewandowski. Spartiatik! Dobra, jest coś nowego? Mówiliście mi, że jest jakaś nowy ten odcinek czy coś. O. Little Monster 69, to ona? To ona tam robi, kurde, co zrobiłem. Najlepsze to są castingi, takie gówno to wiesz, mogę sobie oglądać. After party tylko ona jedyna. Proszę bardzo. Tylko ona jedyna. Hej chat, to jest klaun z Koszalina chyba na scenie. Klaun z Koszalina, a Bogsdel go szuka po Polsce. Jakaś typiara wpieprzyła na scenę, czy drobnych nie ma chłop. Nie wiem, co tu się dzieje. To jest normalnie, tak? Popieprzony, żeby ktoś szedł serio, takie coś robił. To jest jakiś finał, nie? To przypieprzone. Nie, finał to jest dla debili, żeby oglądać. Jak można oglądać finał Disco Star w dupę, to nie. I tyle, no. Nie było przekazu, nie było energii. Nie było przekazu! Przekaz w muzyce Disco Polo. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś. Przekaz w muzyce Disco Polo w dupę węża. Reklama! Zostaw ocenę tutaj pod tym filmem. Ta suba i dzwonek zostaw sobie też. Ta, to wszystko jest darmowe, nic cię nie kosztuje. Ta, streamy na Twitchu też czasem odpalane, więc followa zostaw i uśmiechnij się, bracie. Bła, sadzić, palić, za... A nie, nie, to nie tu, to nie tutaj jest. Chodziło mi o dualistyczną naturę światła. Przy efekcie fotoelektrycznym fizycy musieli odrzucić Seba w dupę, co ty robisz? Światło. Ten jest o płaskim świecie pieprza. Światło czasami zachowuje się jako fale, czasami jak często... Nie, ja rozumiem, rozumiem. Nie, okej, porządku. Chciałem zaśpiewać utwór... Ty Seba, co ty w dupę robisz? Żyły ci się na ręce pochowały, czy co? Jeszcze raz Seba powiedz. Też trochę ze względu na to, żeby zwiększyć świadomość, że światło ma budowę korpuskularno-falową, czyli dualistyczną naturę. On ma jakąś pastę chyba gada, nie? Rozumiesz? No. Chciałem zaśpiewać utwór Jacka Łaszota, czyli Stachurskiego. Jak przekonać ciebie mam, mówisz, wiesz, że będę cierpiał i przeklinał cały świat. Czemu bez urodziłem podkładu? Się po to, aby grać. Dobra, dziękuję. A co masz jeszcze? Co? Miałem jeszcze przez twoje oczy zielone. Tam jest. No to dawaj! Zobaczyłem ciebie. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jaki ty Seba! Może oni ten podkład to w Sony Vegasie dodają dopiero, oni wszyscy bez podkładu śpiewają. Zamówisz piosenkę dla ciebie. Patrzysz, ty uciekasz mi. Ten jak się gibie ten typ z tymi klawiszami. Co jest w dupę z tymi ludźmi? Co robi ten typ? Co on robi ten typ? Ja pierdzielę to? Jakie to? Nie, jednak kozak. To było piękne. I też. Piękne. Ten taniec! Co to się w dupę dzieje, ty? Wam grubo. To na donate ustawię. Dokładam węgla, koks i patyki. Dla mojego pieca to są smakołyki. Nie zaznam zimna już w moich... Piosenka Disco Polo o piecu. ...domu, za to dziękuję, wiadomo komu. Piecu kochany, piecu miły. Jak będzie wygasać, to przyłożymy. Ja. Daj dużo ciepła nam w te zimne dni. Nie grzej sam, daj dużo ciepła nam. Piecu kochany,
Yeah. Oni to sami napisali, czy to... A było mieszkać w bloku. No, to naprawdę. Coś nie tak z twoim piecem, że chciałeś zaśpiewać o tym? Każdy docenia swój piec, ponieważ w takie chłodne dni jak dziś piec jest niezbędny. Ja pierdzielę, napisać piosenkę o piecu, potem jeszcze z kamienną miną mówić o tej piosence. Jeszcze te ala te henny na rękach. Ja pierdzielę w dupę. Już śmiesznie jest uksają na streamie niż oglądanie to disco polo. Co mam ci powiedzieć? Możliwe, że to prawda. Mężczyzna przebierający się za kobietę w centrum Warszawy w taki sposób zaatakował bezbronną nastolatkę. To się mówi. Ej, czad, wy się pytacie, jak się wybić, a gościu wpieprzył się na jakieś TVN 1 player w internecie. Nagrał OBS-em, wrzucił na YouTube'a i szósty na czasie, także... Albo on telewizor kamerą nagrał, nawet nie wiem. Mieliśmy okazję słyszeć z ust no, tego nieszczęsnego dziwadła. Nieszczęsnego dziwadła. Ej, to jest na czasie ten Lewandowski. Jezus. Ola nie przejmuje się docinkami Adama. Ola! 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 Jesteś leszczem, leszczem. Jeszcze raz, teraz dawałem ci fory. Dajesz, Ola. Czemu jest tak, czemu on tak zgarbił? Ola, 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 nie, 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 w tamtą stronę. Ola, 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 walcz. No, no i co? Nie wierzę. Pożałujesz tego. Czego? Że jestem od ciebie silniejsza? Nigdy tego nie pożałuję. Zniszczę cię. Weź. Zniszczę cię. O, dalej te... Następnego dnia historia ona tej przychodzi do szkoły. Ale dlaczego? Zawsze muszę chodzić w butach wojskowych to generalnie dobre szaty. Nie, nie, Olka, ale każdy ma jakiś swój styl, no i ty jesteś silna. Ja też mam swój, nie? Ha, ha, lol! Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Ej, marynarz im na pierwszy. To już przestaje być śmieszne. Tak myślisz? Słuchaj, uspokój się, bo pożałujesz. Ale się ciebie boję. No to radzę ci się bać, bo mogę cię poskładać 2 sekundy. A proszę cię, to, że wyglądasz jak paskudna lesbijka, nie znaczy, że może coś... Dobra, dosyć tego! Co, porypało cię? Jak go przerzucił? Porypało cię. To jak ja tak... To jest dobry shot chyba, tak czuję. Ej, wszędzie cię szukałem. Cześć, ten kilowela z tym. Bardzo dobrze, bo chciałem cię zaprosić do kina. Naprawdę? No serio? Czemu się dziwisz? No dziwię się, bo chłopaki uważają mnie za babochłopa, więc myślałam, że ty też. Babochłopa, ja pierdzielę ty. Dawno nie słyszałem tego czegoś. Mówiłam ci, żebyś przestała udawać hetero. Bądź sobą. Ej, co ty w ogóle mówisz? Ej, o co ci chodzi? Ej, o co Słuchaj, ci chodzi? Słuchaj, ona jest lesbijką i jest moją byłą dziewczyną. Ostatnio się troszkę pokłóciłyśmy. Jesteś jakaś nienormalna. Uważaj na nią, ona się strasznie tego wstydzi, że jest tą lesbijką i szuka faceta, z którym mogłaby się pokazywać, żeby wszyscy myśleli, że jest hetero, więc nie umawiaj się. Daniel, wierzysz tej dziewczynie? Sam nie wiem, bo... Jezus, jeszcze się nie skapłeś, chce być żołnierzem, ma bicepsy jak facet, no koleś. Daniel! Jesteś jakaś nienormalna. Słyszałeś, że twoja nowa dziewczyna jest lesbijką? Ej, nie jestem żadną lesbijką, powaliło cię! Ej, ten gościu tarami się skapnąłem. Ten taki zły typek z tego serialu, on wygląda jak Marcin Malczyński, nie? Ja pierdzielę, jest w luj podobny. Uczennica nie była w stanie przeżyć dnia bez alkoholu. Co tu się dzieje? Adam i Magda postanowili przeżyć jeden dzień bez alkoholu. Dziewczyna są w liceum czy tam w gimnazjum. Postanowili przeżyć jeden dzień bez alkoholu. Krzyśkowi nie udało się uciec z lekcji. Wie, że wpakował się w poważne kłopoty, a chuligani wypytywali... Chuligani! Nie mogę, Ten TVN to dobre szoty robi. Ale plecak ma jakiś drogi chyba, czy mi się wydaje. Widziałeś kiedyś Darka tak wkurzonego? Raz i do dzisiaj współczuję gościowi, który wtedy go wkurzył. Ten pędzel jest chuliganem? Cześć Krzysiu. Joki ty, zobacz tego typa. Znudziła mi się. Go złapał za szyjkę. Dam znać chłopakom, że go mam. Po co?
Wpieprzy mu tutaj, zapamięta sobie. Ty, mam lepszy pomysł. Do piwnicy z nim. To jest szkoła? W tylu typa na takiego herlaka, co jest w dupę? Ty, ale spory ten typek, nie powiem. Ja pierdzielek, on ma łapy. Chodzi do liceum? Może ja mu przemówię do rozumu. Ja pierdzielek, jaki duży ty. Moglibyśmy cię lać kilka minut i nikt nawet by się nie zorientował. Kocham, gra aktorska w tych szkołach. Ty zgłupiał? Nie odpuszczę mu! Weź przestań, popatrz na niego, jakie chuchro. Cały się trzęsie. Przeprosi, na pewno nie zrobisz głupiego. Ja mam lepszy pomysł. Ty go zlejesz. I to tak mocno, że tu szczyl wykrwawi. Rozumiesz? Zwariowałeś, nie będę bił dzieciaka. Dzieciaka? Czy brata? O, jaki zwrot akcji, ty! Radź go. Brać go! Co to w dupę jest za program? Kto to reżyseruje? Inaczej. Digolo? Już. Co jest, ty? Złapali go w pięciu. Dawaj telefon. A widziałem to, ale możemy obejrzeć. Niezwyciężony, niepokonany Dawid Gniadek! Tak jest, brawo! Wrestling. Umieśniony, waleczny. Ty, to jest tamten typ. Teodorczyk. Bez nieczystości i gramy. Dawaj go! Dobrze, dawaj! Skopa go! Dawaj! Skopa go! Co to jest w dupa? Ziemia, 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 dawaj! Wstawaj! Spokój. Ty go podniósł dwoma rękoma. Dobrze! Dobrze! Ładuj, ładuj! I kończ go teraz! Zaraz! Ty jak wrestling w dupę. Norbert policzył zarobione pieniądze ze zakładów. Ze streama. Robię sobie streama ziomek. Potem liczę se zielone. Norbert i Xayo zrobili wspólnego streama, widzicie? Ty, no to po co tym przychlastom dawać tak dużo kasy? Co to jest? 2 kg amfetaminy, warte jakieś 60 tysięcy. Miałem to zawieźć do Katowic. Słucham? Ale nieważne. Ważne, dlaczego tu jesteś. Rubik w szkole uczy. Ja pierdzielę, co jest 5? Jezus, co to jest? Ty, nie wiem, czy chcę to włączyć, mi się trochę boję. Ja pierdzielę, jakie to jest creepy w dupę. Jakie to jest krzywdzenie zbiegów. Ja pierdzielę, jakie to jest straszne. Niemieckie techno, kocham! Co to jest? To jest ulubiony długopis Timberlake'a. Znałeś Timberlake'a? Długopis z biura jakiegokolwiek. To jest zwykły długopis z kiosku. Sorry, że Justin sobie na nim nie wygrawerował swojego nazwiska. Stary, ty sobie z nas jakieś jaja robisz. Co to w dupę jest? I właśnie dlatego na początku... Ej, są takie sytuacje serio w szkołach, czy nie? Bo ja nigdy nie miałem takiej sytuacji. Włos z głowy osu. Poświęcony przez szamana na Kubie. Na Kubie? Przynosi mi szczęście. Słuchajcie, oglądajcie sobie, włos ja zaraz wrócę. Z głowy osła. Ej, a to... Ciekawe, któremu streamerowi zabrał. Złoty łańcuch i bransoletę kupiłem w osiedlowym sklepie. 10 zeta wybuliłem. Gościu, to na kilometr wali podróbą. Bogaty dyplomat. No i co z tego? Oni już wszystko łykają, co im mówię i pokazuję. Zgłupiałeś? Śmieją się z pelikany. Ciebie. No i co z tego? Czekajcie, to będzie konkret w luj. Okay. Na 100%. Jestem tu. Uczeń jest przerażony, ale nie chce wyjść na tchórza i wycofać się z gry. Jest przekonany. Wyobraźcie sobie zakład. Nie skoczyłbyś z dachu. Skoczyłbym. Nie skoczyłbyś. Skoczyłbym. I idziesz, skaczesz. Także ten... Nie róbcie tego. Ważny i mogę wykonać wszystkie zadania. A potem DJ Palsite 6:30. Nowa zabawa w szkołach, jakichś tam liceach. Uczniowie skaczą z dachów. Rosyjska gra, która przyszła z Wietnamu. Mam nadzieję, że skoczy, bo jak nie, to po co to oglądam? Dawaj, a gruby pan skacz. Kiedyś? Nie grałem. No to pan nie wie, o czym pan mówi. Jeżeli nie skoczę, to będę tchórzem. Spokojnie, naprawdę chcesz ryzykować tylko dlatego, że ktoś ci kazał to zrobić? Nawet go nie znasz. Takie są zasady gry. Gry? A może ktoś się podszywa?
I się bawi twoim kosztem. To niemożliwe. Janek, naprawdę, tylko głupiec zabije się, bo ktoś mu każe to zrobić. Nie rozumiesz? To nie są ale żadne żarty, to nie jest gra. To jest twoje życie. TVN uczy i bawi. Lord Zasia. Już po tobie. Kto z kontent widza zasnę? Kto to jest Zasia? A, kojarzę. Jakieś memy były robione. Ale o co chodzi? Ja się dobrze bawię. I moi widzowie. O co ci chodzi, Zasia, podłoga? Nie pluj na mój stream. Kurde, jaki to jest gówniany szat. Popsułaś cały efekt, Zasia, podłoga. Nie mogłem się wczuć w atmosferę tej bójki. Mówię, że sztos aż... Mówię, że sztos aż zostanę? A, ja przeczytałem aż zasnę. Ja pierdziel. Nie, pomyliło mi się. W sensie źle też usłyszałaś. Ja powiedziałem, że... Fajne te memy były wczoraj, naprawdę. Oglądałem streamkę jak coś. Już jest późna godzina i mi się literki kręcą w głowie. Zostawcie followa Zasia Podłoga, proszę. Fajne ten streamy są. Teraz jest offline, ale jak będzie online, to proszę wbijajcie. Fajne streamy? Takie streamki ma Zasia Podłoga. No, czemu nie mam followa u Zasi? Jak nie mam? A co ci chodzi w dupę? Poczekaj chwila. Czekajcie, nie widzicie co robię? Kurde, coś się zacięło. Ja pierdzielę, zbugowało się coś. A już jest. Kurde. Miałem followkę, ty ślepoku. Se cofnij streama i se zobacz. No wiesz, Kasia. Jak jest? Widzę, że dupeczkę podrywasz. Bardzo dobrze. Ta gra aktorska. Ja wiem, że to są dzieci, ale ja widziałem, jak dzieci dobrze grają w filmach. Na przykład ja jestem dobrym dzieciakiem. Niech spada, jest upierdliwa i ponura. Dokładnie. Debilna laska. Kujonka, jeszcze w miarę. W dodatku brzydka. I gruba. Dobra, opanujcie się. Gruba? To co, na chwilę cofnę. Inny. Coś tu nie gra. Chyba pomylili typiarkę i dlatego tak brzydko mówią. Skończmy, ok? Napieprzony dzieciak. Ale z czym? Z tym, że jest durna, gruba i alkohol w szkole nie przynoś. O kurde, za daleko, spoiler! Skończmy, ok? Ale z czym? Z tym, że jest durna, gruba i brzydka? Widziałeś jak się zakrył? Skąd on wiedział, że dostanie w mordę? Ten dzieciak musi być jakiś agresor. Uczeń postanowił zostać life coachem i pomagać innym osiągać ich cele. Coach Mike, za młodu. Ja pierdzielę, nie wiem. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak grał w koszykówkę. Co jest w dupę? Dobra, przepraszam, już nie przerywam. Adam, okej? Ryć! Adam, ryć! Dawaj! Poradziłeś mu pojechać jak... On wygląda jak jakiś debil. Dawaj, wojowniku! Nie, zamknij się na chwilę! Czemu on się przewraca przy rzucaniu piłką? O, siema Patryk. Jak tam dalej sukcesy? Stresy dupesy. Człowieku, tak mi nagadałeś, że znowu zgłosiłem się do odpowiedzi i dostałem jedynkę. Spokojnie, powoli. Nie od razu. Cała szkoła miała ubaw z ucznia. Dobra, ostatni szot, przysięgam. Wczoraj Cezary i jego kolega Łukasz ośmieszyli Darię. Dziewczyna postanowiła się zemścić. Wykradła kompromitujące zdjęcie chłopaków z dzieciństwa. A co jest kompromitującego w tym zdjęciu? Poczekaj. A, na kiblach siedzą. Ja pierdzielę. Cała szkoła miała ubaw. Jak z tym zdjęciem aktualne? Zaraz na zdjęcie wnętrzu pobitego ryja. No tak. Zamknij ten. No tak. Widzieliście? To jest... Ja pierdzielę. Brady Pitt. Zaraz na zdjęcie wnętrzu pobitego ryja. No tak. No tak. Czarno-białe zdjęcie, na którym w sumie nic nie widać. I że cała szkoła ma ubaw, popieprzyło kogoś? Te scenariusz to nie wiem kto pisze, ale życiowe bardzo, nie? Teraz to twoja ukochana przerąbana, od razu idę do dyra. Panowie, co tu się dzieje? Ej, Franek, to twoja robota? Panie profesorze, ja wszystko wytłumaczę. Dobra, dobra, dobra. Zamek. Później. Teraz idź takim do... Zamek. Ja, czekaj na mnie, pod pokojem nauczycielskim. Ciekawa książka, zamek. Niech pani jeszcze raz sprawdzi ten test. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Siadaj. Nie usiądę. Nie? Ty dostajesz jedynkę.
pęknę. A pani dostanie kulkę w łeb, jeśli nie wpisze mi czwórki. Nik, przestań, ogarnij się! Zostaw to, odłóż to, rozmawialiśmy na ten temat na korytarzu. Idziemy do dyrektora. Niech pani wpisze mi czwórkę. W tej chwili do dyrektora, już. Niech pani zrobi to, co on powiedział. To prawdziwa broń, w Doradzku jest naładowana. No tak, co? Mojego taty. Kradłem mu ją, a Przemek mi ją ukradł w szkole. Dosyć tego, zostaw, przejdziemy do dyrektora. Jeszcze jeden krok i strzelam. Dosyć tego, dawaj. Pani... W tej chwili dawaj to. Zabił uczniów piętro wyżej, debil. Realiarz polskiej szkoły. No wychodzi, wychodzi. Ci nowi aktorzy. Czekaj, no spokojnie, no. Wywalaj. Czekaj. Ja pierdzielę taką petardę wielką. Ty i co teraz? Ja myślałem, że taką malutką. Wrzucaj to. Po co on tam biegł? Jaka petarda tak wybucha? Ja pierdzielę. Co ogarni się? Po co on tam biegł naprawdę? Olaf, wiesz, go usmażyło. Olaf, nie słyszę. Jak to nic nie słyszysz? Powiedz. Ogień był taki, że aż z klasy wypadł, a temu nic nie jest. Ta petarda wybuchła tuż obok niego, a ogień był taki, że aż z klasy wypadł i ma trochę czarnego na twarzy. Stary, co ty odwalasz? Już dzisiaj brałeś. Kamil z gimnazjalnej 3D ma kompleksy z powodu tego, że matka ciągle widać, że bierze sterydy, nie? Chłopak wziął załatwione przez kolegę sterydy i zaczyna się coraz gorzej czuć. Ej, od kiedy sterydy się łyka tak o? Serio? Mam nadzieję, że dobrze się przygotowaliście. Kamil? Kamil? Tao? Dobra, no nie wiem, czy oglądamy dalej czat. Już tyle się tego naoglądałem, że zaraz umrę. Go dalej! Lepsze niż Liga Legend, lol. Czy z Żydów można się śmiać? No wiesz, żaden już nie usłyszy. Jezu! Dobra, czat, ja spieprzam. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Miło mi było. Tak jak zawsze zresztą. Wiesz, coś się kończy, coś się zaczyna. Wiecie co dalej. Nie, ja tego nie powiem, ale kończę. Przepraszam, Norbert. Nasza drużyna, polska drużyna, rusza do boju, by wygrać mecz. Nasza drużyna, polska drużyna, a na jej czele Robert jest.